Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i kontynuujemy naszą przygodę w Grand Theft Auto 3. Zadanie z konwojem, w którym potrzeba trochę szczęścia. Wziąłem sobie wóz strażacki, żeby zobaczyć, jak pójdzie nam tym razem z taką furą. Największy problem w sumie sprawiają ci wszyscy skurwiele, którzy czekają tam na nasz konwój i z uzikami i prują do właśnie tej ciężarówki. Ciężko mi jest stwierdzić właśnie, jakby, gdzie oni są dokładnie. Najlepiej by było ich wyprzedzić właśnie wtedy i zwyczajnie załatwić, zanim zrobią krzywdę naszemu przyjacielowi tutaj. On oczywiście robi sobie po drodze sam też krzywdę, ale myślę, że wozem strażackim pójdzie nam łatwiej pozbywanie się ewentualnych samochodów kartelu. Tudzież blokowanie im drogi. Zobaczymy, oby. Zobaczymy, jak on sobie będzie radził, bo widzicie, co on potrafi, troszkę czasami. O, jest, kartek. Czuby. O. On chyba w lewo powinien skręcić w ogóle, co on odpierdala. O. On powinien był w lewo skręcić, co za łeb. Wóz strażacki dobrze się trzyma drogi, więc nie powinien się wywrócić z byle powodu. O, widzicie? Te skurwysyny najwięcej nam psują zabawę. O, ty chuju jebany. Jak to zrobiłeś? A ja nie wiem, gdzie oni stoją. Przed nimi mi najciężej jest ochronić tą ciężarówkę. O. Kurwa jebana. O, tak będzie przez całą tą? O kurwa, to niedobrze. To się porobiło, co? Nie wiem, chyba idzie mi lepiej ogólnie, ale... Najgorsze są te skurwiele z karabinami. O, ten kutas, ale widzę, że nie strzelał chyba albo coś, bo nie wzrosło za dużo. Może być fart. Teraz mam chujową furę za to. Dobry był ten wóz, ale niestety się spalił. A, chyba znowu kichnę. Okej, na razie nie jest źle. Dobrze by było furę zmienić, ale nie mam na co na razie. Bum.
No i się wlecze znowu z jakimś patałachem. Co za łeb, no wymień go. Chyba będzie wyjeżdżał. Dam radę załatwić tego skurwiela, co tu czeka. To by na pewno ułatwiło sprawę. Wyłaź! Kurwa mać. Kurwa, by prawie mnie przejął. Dobra, jednego mniej, bo tutaj porządnie oberwał też zawsze. O, zobaczcie, kobrywa. Kurwa, jego macie. Ciekawe, czy się uda. I już tam są chyba te garaże, nie? Jeszcze kartel sukinsyny jadą. Chujowa misja straszy. Dobra, on tam musi tylko na górę wjechać. Kurwa, odpierdol się. Typa załatwiłem tu. Tu gdzieś jakiś skurwiel jeszcze chyba stoi. Uważaj. Co on robi? Ja jebie, dobrze, że to go nie rozwaliło. Tak jak każda misja eskortowa, chujowa. Ale udało nam się zrobić, całe szczęście. Za dużo też się nie męczyłem tutaj, jakby co. Było chyba trzecie podejście. Dobra, ale zapisać musimy, bo wiecie co zrobiłem? Właśnie za którymś razem, jak mi nie wyszło, to wczytałem grę. No właśnie, kurwa, do tej fury, po co ją otworzyłeś? Wczytałem grę i mi była zapisana misja, jedną misję w tył i musiałem ją zrobić, zanim to nagram. Więc ja jadę zapisać, fuck all. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Ale oczywiście wracamy tunelem. What? Albo mostem też można. No chuj trąbisz. Kutafony, co? Ach, szkoda, że się nie stanął na nogi. To tam Donald jeszcze wymyślisz? Chujowe te, znaczy chujowe. Nie, nie są chujowe te zadania dla Donalda, ale są takie... Czuć presję. Prawda. Będą pewnie coraz trudniejsze te misje, nie ukrywam. Że zdaję sobie z tego sprawę.
Ale właśnie to jest. Wiecie, jak macie gierkę, na przykład jakąś, nie wiem, Heroes of Might and Magic 3, jakąś tam turową, albo Cywilizację 5, i jest ten efekt tak zwany jeszcze jednej tury, że no, jeszcze tylko jedną turę. I gracie, i gracie, i gracie, i gracie, i nie możecie przestać, nie? To tutaj jest na zasadzie, dobra, to zobaczę tylko jaka to jest, co to za następna misja, nie? No bo wiadomo, że wszystkie się od siebie różnią i nie wiadomo w sumie, co ci będą teraz kazali zrobić, jakie zadanko, i też tak, dobra, czekaj, jeszcze tylko do mnie na misję, zobaczę tylko co to jest. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate in the package. Get over there, pick up the van, and act as a decoy. Keep them busy, and he should make good his escape. Nie przesadzasz? Trochę? Oops. A gdzie ty chcesz, żebym jechał? Na tą wyspę chyba, tak? Mówią zawsze chyba, gdzie trzeba jechać, ale to ja nie pamiętam. Ja mam zajebiście słabą pamięć do nazwy. Jakie rzeczy, to ja muszę sobie zapisywać. Nie cieszę się z tego za bardzo, że mam słabą pamięć do nazw, szczerze mówiąc, bo... Może dlatego, że trochę to zlewam. W sumie może gdybym się na tym skupił. Raczej olewam te nazwy wszystkie. Bo nie wiem, czy mi to będzie potrzebne. Tak samo jak nie pamiętam jakiś... Na przykład czytam książkę i niektórzy ludzie tak mają, że jest coś tam w książce, jakieś takie słowo mądre. I rozkminiają, co to za słowo. No to ja też rozkminiam, co to za słowo, ale jak się okazuje, że to jest, nie wiem... Trzecia nazwa dla sukienki, to ja to tego słowa zapominam zaraz, nie? Bo nie wolno, w ogóle mi nie jest potrzebne. Niektórzy mają tak, że pamiętają później. Szkoda, że nie pamiętam, bo może się to przydać nawet chociażby w rozmowie jakiejś, nie? Aczkolwiek takie rzeczy, które mi są raczej, wydaje mi się, że nie będą mi potrzebne, no to ja to z reguły zapominam. A, tu, okej. Okay. Już tu byliśmy. Nie wskoczysz? O, jest. O. Ja jestem przynętą, ta? O, ja pierdolę, wszystkie gwiazdki, nie? Na 2,5, na 3 minuty. Żeby mnie nie rozwalili, muszę przetrwać. Dobrze byłoby do tego tunelu wjechać. To by było najlepsza opcja. Okej, oni się tam porozwalali trochę. Chodźmy do tunelu wjechać. Tam mnie tak nie dorwą, nie? Jaj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 
Przetrwaj 3 minuty. Tak się nazywa ta misja. Źle pojechałem chyba, kurwa mać. Fuck. Tu chyba. Tak. W tunelu, o ile nie będą blokowali tunelu na 6 gwiazdkach, to powinno być łatwiej. Trochę mi kurwa psują krwi.
Powinienem dać radę. Chyba ominąłem zakręt odpowiedni. Tak. Wyjeżdżam na stare śmieci chyba. Yes, sir. Job complete. Jeszcze Donald ma misję, to dużo tych misji ma, nie? Oczywiście, że jedziemy wykonać. Ale że ma ciężkie, coraz cięższe są te misje, to musicie wybaczyć, ale będę zapisywał co misję chyba. No znowu mi się kliknie potem i będę musiał nadrabiać. Sorki. Ale zajebista ta gra jest. Rzeźniło się kiedyś w GTA, rzeźniło. Ja tak się rzeźniło kiedyś w GTA, że ja właśnie później już mi się nie chciało, nie? Wiem, że to mało prawdopodobne, ale to taka była prawda. Później już kurwa po prostu zacząłem znowu w jakieś inne RPGi, w RPGi zacząłem grać ogólnie. Coś zupełnie innego, jakby nie patrzeć. Teraz to się trochę zaczęło ze sobą mieszać. Te action RPG są też takie bardzo... Tak jakby action adventure gry mają elementy RPG, coraz więcej tych elementów RPG. I to się ze sobą tak właśnie miesza. To sobie zapiszę. Już nawet chociażby w San Andreas było ta... się te swoje skille polepszało, nie? Nie pamiętam, czy w czwórce też. Ale w San Andreas już było. Że tam... mogłeś przytyć, dopakować się, lepiej jeździć czymś tam, latać, pływać chyba, nie? Stamina była. Myślałem, żeby w San Andreas zagrać takim grubasem, takim centralnie, że pierwsza wypłata w ogóle od razu do fast fooda, się tak nażyć, zrobić go takiego najbardziej możliwie grubego, jaki jest, nie? I latać takim czubem. Potem ewentualnie jak się znudzi, to można iść na siłkę przypakować z powrotem. Albo jak będzie za ciężko. Może będzie za ciężko, może wiecie, będzie, pewnie będzie miał niską staminę, kto wie w sumie. Może niekoniecznie, ale... A, no w sumie ta fura może być. Zobaczymy, co tam Donald znowu wymyśli. Aha. Koleś po prostu zniknął. Dobra, czyli zostaje Rey i Asuka. To ja sobie wezmę, pojadę do Reya. Najpierw. Love już się zawinął, ciekawe czemu. A! Nie wiem gdzie ta budka, ale był telefon czerwony, nie? Nie wiem czemu go nie ma. Był, ale nie ma. Chciałem go sobie na później zostawić. Może jeszcze się pojawi.
Albo mi zasłania na radarze coś go. Ale chyba nie. Chyba jednak nie. You weren't followed. Good. This is it. I'm way over my head and I'm starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spank, and they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport, and I'll make it worth your while. Akurat mam dobrą furę, żeby eskortować kogokolwiek. Nie mostem, ta? No to możemy tunelem pojechać. Gdzie on kurwa jest? Okej, no niedawno jechałem tym tunelem, teraz kurwa znajdź go. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Gdzieś tu się zakręcało chyba. Kurwa, gdzie to było? Shit. O, chyba widzę. Ale właśnie nie wiem, gdzie on chce, kurwa. On chce na tą wyspę się dostać, a nie tu, gdzie ja. To chujowo. Musi być jakiś tunel też tu, ale... Dobra, będziemy szukali trasy teraz. Tu jakby coś tam pokazuje na tej mapie, widzę, jakiś tunel jest. Czekajcie, kurwa, ale w minutę? Lipa, tutaj chyba jest tunel pod ziemią. Jakoś się tak zakręca. Trzeba do niego wjechać jakoś, tu. Dobra, jest tutaj, tak? Czyli za budową. Kurwa, tu trzeba będzie dobrze zakręcić też. Ja pierdolę, nic nie widzę. Tu robimy takiego wygibasa. Trochę mało czasu. Może to powinna być raczej jednak szybka fura, a nie wytrzymała. Dobra, już wiem, że muszę wziąć tunel. Nie zdążę. Sobie wczytamy, wezmę jakąś inną furę. Której spóźnił się na samo. No, muszę, ale nie mogę mostem, dobra, czekaj. Przed chwilą żeśmy zapisywali. Pojedziemy, odhaczymy, że Donalda nie ma. Co za chujowa fura. No nie pierdol, że nie zapisałem po tej gierce, kurde. Już zapisywałem, czekajcie, wczytaj. O, tu jest, zmyłka. Już się, kurde, tam. I tak muszę wziąć inną furę, ale spoko. Najpierw musimy zobaczyć, że nie ma Donalda, albo możemy to zrobić kiedy indziej w sumie. Później tylko zajechać przy okazji, bo... Tylko jakąś szybką furę to widzę, że trzeba wziąć. Czekajcie, coś trzeba znaleźć.
To jest chyba dobra fura, tam pojechała. Oddawaj. No, to jest fura. Czyli za placem budowy jest tunel. Trzeba wjechać. Trochę strasznie mało czasu dalej, ale spoko. Może dam radę. Tak najchętniej bym sobie zapisał teraz, bo mam dobrą furę. Ale polecimy na żywioł chyba. Rej też się nie opierdalaj za bardzo, nie? Bo... O, co jest? Musimy się śpieszyć. Gdzie ja się wpierdoliłem? No nie, Chryste Panie. Nie zapisałem gry, nie? Kurwa mać. Rej nie żyje i chuj, nie, żyje. No nie, Boże, ale kurwa. Jeszcze dalej. Za szpitalem. Co za fail. Tak, za szpitalem. Spróbujemy, no już. Będzie ciężko, ale kto wie. Chujowa fura, ale nie ma czasu. Może dali trochę fory z tym. Nie ma szans, pół minuty. Kurwa mać. Niedaleko, tu już jest tu. Dobra, biorę tą furę. Dobra, nic, oczywiście zrobimy sobie to w następnym odcinku. Już oczywiście będę tam czekał na Reja.
w następnym odcinku i tam się zobaczymy. Dzięki, że wpadliście. Można by powiedzieć, że chyba końcóweczka tak powolutku się zbliża tej gry. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, co jest z tym samochodem. Teraz się pojawił ten kurde telefon czerwony znowu. Subskrybujcie, oceniajcie. Zajrzyjcie do innych materiałów. I mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Dzięki wielkie i na razie.